kostkowe jak ciasteczko. To wezmę je i wyciągnę w ten sposób. Mają już mniej pracy. No i tu nic więcej nie działam, tylko składamy ten ul. Składamy go w taki oto sposób. Zasadniczo chyba jak było na początku. Z tym, że mówiłem o tej ramce, że tutaj było dużo pierzgi. Dobra, tą ramkę też składamy na miejsce. Dobra, tą ramkę położymy może na koniec, jeżeli ona jest taka zapierzdżona cała. Moglibyśmy wszystkie te ramki przesunąć. Nie wiem, może się to uda. O, zobaczcie. Jak są wręgi czyste, to rameczki wręcz płyną. I tą ramkę wyciągnę, z uwagi na to, że ona ma dużą liczbę, ilość pierzgi na sobie. A jak wyciągnąłem, to jeszcze zobaczmy, czy tu gdzieś szefowej nie ma. Jeszcze raz zobaczmy. Tu mówiłem, tak jest, to jest duża ilość pierzgi. Więc przełóżmy tą ramkę na koniec. Po tej stronie mają czerw i też pierzgę. Nie widzę kierowniczki. Dobra. Nie widzę, to nie widzę, trudno. Załóżmy. No tutaj. Dobra, przesuńmy zatem pozostałe rameczki. Delikatnie. No tutaj to już nie pozostaje mi nic innego, jak z góry na dół je przesiać, żeby na ramce hoffmanowskiej je nie zgnieść. Gdyby to była pineska, to mógłbym zgnieść tylko na powierzchni pineski pszczołę, a tutaj niestety na tym całym, w tym miejscu, na całej tej powierzchni, więc aby tego nie zrobić, to delikatnie unoszę każdą ramkę i podsuwam z góry na dół, żeby nie zgnieść tam żadnej pszczoły na szczelinie. Dobra, tu była, dajże była pusta ramka i tutaj też druga pusta z tą węzą, którą sobie mają dobudować. Mówiłem, że te dwie ramki bym zabrał z tego ula. Czyli przesuńmy je tu i do uciekinierów włożymy, żeby uciekinierowie przyspieszyli swoją intensywną pracę i rozpoczęli zbierać dla mnie miód. A jako że wyciągamy te ramki, tutaj też jest taka ładna ramka zaczerwiona z tej strony, a tutaj, no tu też, to może tą ramkę bym im zrzucił, bo ta jest ładniejsza. I chyba tak zrobimy. Zrzucimy tą pszczołę, która tutaj jest. Bo tu jest ładnie ramka zaczerwiona. Zweźmiemy tą i tą, a tamtą im wrócimy z powrotem do ula. Tu jeszcze zerknijmy, czy naszej szefowej nie ma. Nie ma. Chodzi o to, że jak będę zrzucał teraz tą pszczołę, to żeby, wiecie, delikatnie.
Wezmijmy.